Dzisiejszy temat to temat szatan pośród synów Bożych. Szatan pośród synów Bożych jest zaobserwowany w Piśmie Świętym, między innymi w Księdze Hioba. Księdze Hioba, gdzie czytamy między innymi o tym dwa razy. Był taki dzień, w którym synowie Boży przyszli, aby zaprezentować się przed Panem. A wśród nich pojawił się również i szatan. I to mamy opisane w Księdze Hioba, 1:6. Gdy nastał dzień, w którym synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem, przybył wśród nich także szatan. Albo i nadszedł taki dzień, w którym wysłannicy Boga przybyli, by stanąć przed Panem, stawił się z nimi także diabeł. To jest według Septuaginty. Księga Hioba, 1:6. Nie ma sensu pytać, jaki to był dzień. Żydowscy rabini, którzy lubią tracić czas na trudne pytania, pytania bez zysku, mówią, że był to szabat. I to jest bardzo możliwe. Obawiam się jednak, że szatan nie tylko wchodzi wśród synów Bożych w niedzielę, ale że można go znaleźć w zgromadzeniach, które spotykają się w dni powszednie. I że kiedy synowie Boży w jakimkolwiek czasie zbierają się razem, to zazwyczaj zdarza się, że szatan jest wśród nich. Postawiono również pytanie, czy w takim razie szatan poszedł do nieba? W tekście nie widzę nic o niebie. Synowie Boży zebrali się razem. Mogli to być synowie Boży na ziemi. Ich potomkowie lub inni pobożni ludzie, którzy mieli zwyczaj spotykać się razem na modlitwie i uwielbieniu. Czy mogli to być synowie Boży w niebie? Czasami lubię myśleć, że dzień niedzielny jest zachowywany w niebie, jak również na ziemi. I że kiedy my spotykamy się ze specjalnymi zgromadzeniami poniżej, tu na ziemi, święci zachowują specjalne święto powyżej, w niebie. Bo chociaż zawsze jest u nich szabat, odpocznienie, to może być szabat szabatów. I mogą mieć swoje wysokie dni i święta, zachowując czas i czas z nami poniżej, tylko przewyższając nas w objętości ich chwały. Mógłby szatan zaprezentować się przed Bogiem, nie będąc w niebie. Cały wszechświat jest salą audiencyjną Boga. A kiedy Bóg, On, wchodzi na tron i wzywa wszystkie swoje stworzenia, razem są one tam i wtedy przed Nim, niezależnie od tego, jakie jest ich położenie względem miejsca geograficznego. Wydaje się jednak, że szatan celowo, jak dalece mógł, mieszał się z synami Bożymi, gdziekolwiek ci synowie Boży znajdowali się w obecności Najwyższego. Gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa, tam Pan Jezus jest pośród nich i wtedy synowie Boży są przed Panem, przed Bogiem i stawiają się przed Panem. Czy nie można się z tego czegoś nauczyć? Zobaczmy, czy nie ma w tym jakiejś nauki. Myślę, że pierwszym faktem, który jest bardzo jasny, jest to, że samo pojawienie się z ludem Bożym nie ma żadnej wartości, ponieważ szatan również wszedł między nich, między synów Bożych. Mam nadzieję, że nikt z was nigdy nie pomyślał, choć obawiam się, że jest to powszechne, że jeśli regularnie uszczęszczacie na miejsce zgromadzeń synów Bożych stawiających się przed Panem, a zwłaszcza jeśli macie własne miejsce w sali zgromadzeń synów Bożych przed Panem zgromadzonych, to uczyniliście coś niezwykle zasłużonego. Jeśli nigdy nie oddaliście swego serca Bogu i nigdy nie żałowaliście za grzech, ani nie wierzycie w Chrystusa, a przez uczęszczanie na zgromadzenia synów Bożych stawiających się przed Panem uważacie, że robicie coś dobrego, to błądzicie. Niektórzy zdają się uważać, że stoją na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ są regularnymi słuchaczami kazań wygłaszanych w czasie
zgromadzeń synów Bożych stawiających się przed Panem. Przestrzegają oni porządku niedzielnego, chodzą na zgromadzenia synów Bożych stawiających się przed Panem, do kościoła i do kaplicy i do innego miejsca. Teraz zobaczcie, jaki błąd popełniają takie osoby, ponieważ szatan przyszedł na zgromadzenie synów Bożych stawiających się przed Panem, zachował to święto, kiedy synowie Boży stanęli przed Panem, jakiekolwiek by ono nie było, i szatan pojawił się razem ze świętymi Bożymi. Mieszał się szatan w tym tłumie synów Bożych, choć sam synem Bożym nie jest. I to nie tylko raz, ale jeśli chodzi o księgę Hioba, to są dwa dni, kiedy synowie Boży zebrali się razem, a szatan był tam w obu przypadkach. Wydaje się, że był on bardzo regularnym uczestnikiem zgromadzeń ludu Bożego, że był tam stale wśród Bożej rodziny. Jednak jaka to mogła być dla niego korzyść? Jaka służba może być dla kogokolwiek, jeżeli nie będzie duchowej czci dla Boga i jeżeli serce nie będzie oddane Bogu? Kto tego zażądał od was, abyście wdeptali dziedzińce moje? Nie ma żadnej wartości w zwykłym cielesnym uczestniczeniu w środkach łaski, takich jak zgromadzanie się na słuchanie Słowa Bożego, czy łamanie chleba. Ponieważ po pierwsze jest pewne, że uczestniczenie szatana w boskim zgromadzeniu rodziny Bożej nie mogło być przyjęte przez Boga. Czy cokolwiek mogło być przyjemne, co czynił ten fałszywy duch? Czy jego zanieczyszczona natura nie splugawiła całości? Tak samo w przypadku bezbożnych ludzi ich uczestnictwo z ludem Bożym nie może być akceptowane przez Boga. Czy oni skłaniają głowę w modlitwie? Jeśli nie modlisz się z sercem, a robisz to zewnętrznie, to szydzisz z Boga. Jeśli oferujesz modlitwę faryzeusza i powiesz: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, robisz źle, prowokujesz Najwyższego. Nie przyniosłeś do Niego nic, co może On od Ciebie przyjąć. Kiedy pieśń wznosi się do nieba, a bez wątpienia niektórzy uważają, że jest to dobry śpiew, bardzo muzykalny, zgodny z najlepszym stylem muzyki, ale och, nie jest tak z Bogiem. Co Go obchodzą Wasze współbrzmienia i harmonie, które cieszą ludzkie uszy? On czyta serce. I jeśli dusza nie błogosławi tego, którego miłosierdzie trwa na wieki, i jeśli serce nie uwielbia Stwórcy i Dobroczyńcy, nie ma takiej pieśni, jaką on może przyjąć. Hosanna nie dotrze do nieba, jeśli nie będzie pochodzić z naszego serca. Tylko ta pochwała, która pochodzi z naszego serca, trafi do ucha Boga. Jeśli nie błogosławimy Go od wewnątrz, On też nas nie przyjmie. Chciałbym, aby niektórzy z Was pomyśleli o tym, że przez lat 20 lub 30 lat, być może przez lat 40 lub 50 lat stale uczęszczaliście do miejsca zgromadzeń synów Bożych wokół Boga i nigdy nie złożyliście żadnej ofiary, którą On mógłby przyjąć, ponieważ dopóki nie zaufaliście Jezusowi Chrystusowi Panu, do czasu, kiedy nie uwierzycie w Bożego Syna, nie ma w was nic, na co On mógłby patrzeć z przyjemnością. Dopóki nie żałujesz swoich grzechów, dopóki nie zaufasz Jezusowi, dopóki nie narodzisz się na nowo, jesteś już potępiony, a potępienie, które jest na tobie osobiście, jest na wszystkim, co robisz. Nawet twoja modlitwa staje się obrzydliwością dla Boga, postrzegana jako pochodząca od osoby, której serce nie jest w porządku z Bogiem. Jesteś tak obrzydliwy Bogu, jak szatan pośród synów Bożych. Och, pomyśl o tym, proszę cię, i odtąd nigdy nie polegaj na zewnętrznym użyciu środków łaski. Posuń się dalej niż to, bo inaczej nie będziesz miał szans na przyjęcie i zbawienie. Co więcej, jest całkiem pewne w trakcie, gdy szatan był wśród synów Bożych, że tak jak obecność szatana na zgromadzeniu ludu Bożego była nie do przyjęcia, tak też obecność szatana tam nie była korzystna dla niego samego.
On nigdy nie żałował za żadne zło, które uczynił. Nie wydaje się, aby kiedykolwiek zmniejszyła się jego gorliwość w jego pilnym buntowaniu się przeciwko Bogu. Jego dumne serce nie zostało upokorzone, a jego pożądliwy umysł nigdy nie został oczyszczony. Po zmieszaniu się z synami Bożymi pozostał takim samym diabłem, jakim był wcześniej. Pamiętajcie, proszę, że samo siedzenie w ławce i słuchanie kazania lub łączenie się w modlitwie z synami Bożymi nie ma nic, co mogłoby przynieść wam korzyść. Musicie się na nowo narodzić. Jeśli nie dojdzie do tego, żadne pozytywne wrażenie nie zostało zrobione. Możesz wziąć Etiopczyka i umyć go tak bardzo mocno, jak chcesz, ale jeśli cud nie zmieni jego skóry, pozostanie on czarny. Wszystkie kazania na świecie nie są lepsze od obmycia Etiopczyka, dopóki Bóg, Duch Boży, nie zastosuje ich do serca. Te wszystkie wypowiedzi świętych Bożych, synów Bożych zgromadzonych w obecności Pana, nawet gdy są w usłudze Słowa Bożego, nie są lepsze od obmycia Etiopczyka, dopóki Duch Boży nie zastosuje ich do serca, dopóki boska moc nie zrodzi wiary w duszy. Pamiętaj o tym. Jestem pewien, że są tacy, którzy chwalą się, szczycą się tym, że są regularnie na zgromadzeniach synów Bożych, uczęszczają do kościoła, który według uczęszczających jest jedynym autoryzowanym. Otóż szatan był w bardzo uprawnionym zgromadzeniu. To było zgromadzenie przed prawdziwym Bogiem, którym uczestniczyli prawdziwi synowie Boży, bo tak oznajmia Pismo, ale i szatan pozostał szatanem nadal. Niektórzy z kolei będą się chwalić, że należą do najprostszej sekty na świecie, że ich kult nie ma żadnych ozdób i dodatków ludzkich. Jest on tak prosty, jak to tylko możliwe. Być może są baptystami, być może należą do Towarzystwa Przyjaciół. Możemy równie łatwo być hipokrytami w nieformalnym kulcie, jak i w formalnym. Mamy tak samo wielki powód, aby strzec się przed zaufaniem w naszą prostotę, jak inni muszą strzec się przed zaufaniem formalności. Ponieważ jeśli spoczywamy na czymś, co nie jest wynikiem działania Ducha Świętego w duszy i prawdziwego pojednania z Bogiem, przez krew pojednania przelaną przez doskonałego Baranka Bożego, w rzeczywistości nowego stworzenia w naszym sercu i zbawczej wiary w Jezusa, nie będziemy w korzystniejszym położeniu przez nasze słuchanie i naszą obecność niż szatan był przez połączenie się z synami Bożymi. Jest to sprawa duchowa. Oby wszyscy o tym pamiętali. Na próżno wasze sakramenty. Na próżno wasze zgromadzenia jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli nie ma w was Ducha Świętego, to wszystko upada. Zauważmy jeszcze raz, że obecność szatana z synami Bożymi dała mu nawet sposobność do popełnienia większych grzechów. Tak dalece, że nie został zaakceptowany przez Boga ani nie odniósł korzyści ze swej obecności. On nawet stał się bardziej niegodziwy, podlejszy i uległ zgorszeniu, ponieważ tam ośmielił się rzucić wyzwanie Bogu w stosunku do jego sługi Hioba i wyruszył na świat, aby czynić więcej zła niż czynił wcześniej. Obawiam się, że są tacy, którzy stają się uodpornieni na Ewangelię. Słyszeli Ewangelię, aż teraz nie zwracają na nią uwagi. Słyszeli o wymaganiach Boga, aby uwierzyć Jezusowi, ale nie czują strachu w trwaniu w nieodrodzonym stanie. Znany mówca Rowland Hill mawiał, że są oni jak pies kowala, który zasypia pod kowadłem swego właściciela, choć iskry latają wokół niego i przypalają mu sierść. Nauczyli się spać, gdy wokół nich latają same iskry potępienia. Nie ma znaczenia, jak to się mówi. Nie można ich już obudzić. Wiesz, że takie osoby często stają się surowcem do tworzenia najgorszych ludzi. Kiedy diabeł chciał zrobić z Judasza zdrajcę, musiał wziąć apostoła jako surowiec,
ponieważ zawsze można zrobić najgorszą rzecz z tego, co jest podobne do najlepszej. Ci ludzie, którym brakuje cnoty, jak gdyby ocal, są gotowi pójść na całość w każdym rodzaju zła. Myślę, że niektórzy nie mogliby tak grzeszyć, gdyby nie byli dobrze zaznajomieni ze swoim obowiązkiem. Ale teraz, mając czułe sumienie, mogą bardzo grzeszyć przeciwko sumieniu. Mając światło, grzeszą wiele przeciwko światłu. Wiedząc wiele o Bogu, są w stanie zuchwale użyć tej wiedzy i przeciwstawić się Bogu bardziej niż inni mogliby to uczynić. O, drodzy przyjaciele, czy niektórzy z was się gorszą? Czy dla niektórych z was zwiastuję to, że idziecie szeroką drogą potępienia do piekła? Czy kołyszę dla was kołyski, aby mógł was ukołysać do wiecznego snu? Czy jest tak po tym wszystkim, co robimy, aby spróbować dostosować nasz wykład do waszego umysłu? Czy w końcu czynimy was lepszymi dziedzicami gniewu tylko dlatego, że nadal gardzicie tym przesłaniem? Waham się, czy przyjść i przemawiać do was, gdy myślę o niektórych z was, ponieważ rozpaczam nad wami. Obawiam się, że mimo wszystko nigdy nie zostaniecie przyprowadzeni do Chrystusa. Pozostaniecie takimi, jakimi jesteście, a wszystko, co będę mógł zrobić, to zwiększyć wasze potępienie przez słowa prawdy, które słyszycie. Niech Bóg zabroni tego przez swoje nieskończone miłosierdzie. Tego jestem pewien, że jeśli są jacyś ludzie, przeciwko którym nieszczęścia, które nasz Pan ogłosił na Kafarnaum i Betsaidę, spadną z siedmiokrotną siłą, to będą to ci ludzie, którzy nie zaufali Jezusowi, mimo że wyraźnie powiedziano im o ich grzechach słowami, które nigdy nie pomniejszały sprawy i im została ogłoszona Ewangelia. Żarliwie wskazano im na Chrystusa jako Zbawiciela i nakazano im w imieniu Boga, aby pokutowali i zwrócili się do Zbawiciela, aby mogli znaleźć zbawienie. Otóż ten pierwszy punkt jest jasny. Dowodzi on, że tak jak szatan pojawił się na zgromadzeniu ludu Bożego pośród synów Bożych, tak też identycznie samo pojawienie się nieodrodzonego obłudnika przy ludzie Bożym jest niczym. Tak jak jego oddawanie Bogu czci nie zostało przyjęte, jak nie przyniosło mu korzyści, ale nawet dało mu sposobność do bycia jeszcze większym przestępcą, tak samo może być z niektórymi, którzy uczęszczają na co niedzielne spotkania synów Bożych w domu pańskim. Hioba, pierwszy rozdział, 6 werset. Otóż pewnego razu się zdarzyło, że przybyli synowie Boga, aby stawić się przed wiekuistym, a pośród nich przybył też szatan. Tymczasem pewnego dnia synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem, wśród nich przybył też szatan. Nasz tekst uczy nas, że najlepsze zgromadzenia świętych nie są wolne od złych osób. Synowie Boży zgromadzili się, a szatan wszedł także między nich. Czego nas to uczy? Po pierwsze, że nie powinniśmy opuszczać zgromadzeń świętych, mimo że znajdują się tam niegodne osoby. Uważam, że jest to praktyczne spostrzeżenie, które może być przydatne dla niektórych chodzących na zgromadzenia. Na przykład znam osoby, które przy stole pańskim mówią: nie mogę tam usiąść, ponieważ według mojego osądu pozwala się usiąść takiej osobie, która jest dla mnie jak poganin i celnik. Teraz, drogi przyjacielu, twój sposób postępowania jest prosty. Jeśli wiesz o czymś złym w członku Kościoła, poważnym złu, są odpowiednie zasady, zgodnie z którymi, nie w duchu plotkowania, ale w duchu sprawiedliwej miłości do czystości zgromadzenia, powinieneś ten fakt poddać karności. Sami nie jesteście nieomylni i dlatego może się zdarzyć, że źle oceniliście tę osobę, a wasza odpowiedzialność ustanie, gdy zrobicie to, co Pismo Święte określa za wasz obowiązek w tej sprawie. Jeśli więc innym
którzy są z Tobą współodpowiedzialni za praktykowanie karności w Kościele, wydaje się, że nie jest to wada, o której myślisz, lub że nie jest ona udowodniona, lub jeśli uważają oni, że nie jest to taka wada, która powinna wykluczyć daną osobę, nie masz z tym nic więcej do czynienia. Waszą sprawą jest przyjść do stołu Pańskiego i przestrzegać Jego nakazu, nakazu Pana Jezusa, aby łamać chleb. Niezależnie od tego, kto tam będzie, bo wierzcie mi, jeśli nigdy nie przychodzicie do stołu Pańskiego, o ile nie czujecie się pewni, że wszyscy przy stole Pańskim są doskonali, to myślę, że powinniście się zatrzymać, choćby z tego powodu, że sami nie jesteście doskonali, według Twojego kryterium samemu uczestnicząc, do stołu Pańskiego przyłączysz jedną niegodną osobę. W rzeczywistości przy stole Pańskim są tylko grzesznicy i same niegodne osoby, które uwierzyły Jezusowi i w Jego krwi mają obmyte ich grzechy i usunięte dowody niegodności. Dlatego nie próbuj realizować tej zasady. Przypomnij sobie pierwszą wieczerzę. Był tam nasz Pan i 12 apostołów, ale jeden z nich był diabłem. Nie brał on udziału w łamaniu chleba, ale był przez większą część wieczerzy. Nie śmiem mieć nadziei, że mamy większy odsetek prawdziwych świętych niż Chrystus miał wśród swoich apostołów. Nie chciałbym powiedzieć, że wierzę, że jeden na 12 wyznawców okaże się taki jak Judasz, ale czułbym się bardzo szczęśliwy, gdybym nie myślał, że jest to więcej niż jeden na 12. Nie do nas należy osądzanie, lecz jest wiele rzeczy, które wzbudzają w nas słuszne podejrzenia. I dlatego, skoro Piotr, Jakub i Jan nie wstali od stołu i nie powiedzieli: Mistrzu, Ty powiedziałeś, że ten tutaj jest diabłem i nie będziemy więcej z nim jeść i siedzieć. Lecz trwali tam i zastosowali ostrzeżenie, które Pan Jezus, które On dał im do całkiem innego użytku. Powiedziałbym Ci, drogi bracie, droga siostro, podejdź, spotkaj się ze swoim mistrzem, Panem Jezusem Chrystusem i zachowaj łamanie chleba i picie z kielicha przy stole Pańskim, nawet gdybyś miał odczuć, że jest tam ktoś, kto nie powinien tam być. Widząc, że w każdym zgromadzeniu jest jakaś niegodna osoba, zwróćcie ją na rachunek, który zrobili apostołowie. Zbadaj się, czy nie jesteś niegodny. Jeśli ktoś z was jest diabłem, wszyscy powinni powiedzieć: czy to ja, Panie? Nie możemy zrobić lepiej niż zawsze brać osądzania i przestrogi, aby używać ich wpierw na sobie. Pomyśleć, że jest tu grono ludu Bożego, a niektórzy z nas są hipokrytami. Nie pozwól nam spojrzeć na zgromadzonych synów Bożych, wśród których jest nie jeden diabeł, i powiedzieć: widzę tam kogoś, kto według mnie jest diabłem. Spójrz na siebie, spójrz w siebie i spójrz na siebie i powiedz: Panie, czy ja jestem nim? Pomyśleć, że spotkamy się wokół stołu Pana, aby upamiętnić śmierć naszego Zbawiciela, a mimo to powinno być dla nas moralnie oczywiste i pewne, że są tam niektóre osoby, które są jak diabeł. Proszę was, nie zaczynajcie mówić: boję się, że mój sąsiad taki a taki może być taki. Jak to jest z twoją duszą? A co z tobą? Wypróbujcie swoje własne złoto, wypróbujcie swoje własne srebro. A jeśli będziecie mieli jasność, możecie zostawić te sprawy swojemu mistrzowi. Czy nie sądzicie, że ten fakt, iż w każdym świętym zgromadzeniu znajdzie się jakiś zły człowiek, powinien sprawić, że zatęsknimy za tymi błogosławionymi zgromadzeniami nad niebiosami w górze, gdzie szatan nie może przyjść i gdzie żaden zły człowiek nigdy nie wtargnie? Tutaj musimy postępować ostrożnie, ponieważ może być jakieś złe oko skierowane na nas nawet w tych świętych komnatach domu Bożego,
zgromadzonego wokół Pana Jezusa, gdzie zachowujemy się jak dzieci od jednego Ojca i nie ujawniamy się, lecz tam, na górze, nie będzie żadnego judaszowego oka, które mogłoby wykryć nasze niezgodności, a my nie będziemy mieli żadnych niezgodności do wykrycia. Nie będzie tam nikogo, kto by podejrzewał i przypisywał nam złe motywy. Nie będzie tam nikogo, kto by nas oskarżał o grzechy, których nie jesteśmy winni. Będziemy zupełnie wolni i czyści od wszelkiego skażenia, kiedy będzie nam dozwolone rozwinąć nasze skrzydła i polecieć do tych błogosławionych zgromadzeń, gdzie będziemy się czuli wiecznie jak w domu. Tyle na drugi temat. Hioba 1:6. I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boże, aby stanęli przed Panem, że też przyszedł i szatan między nich. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. Teraz trzeci i ważniejszy temat. Jest on następujący. Przekonacie się, że ilekroć synowie Boży chcą zejść się wokół Pana Jezusa, to szatan jest zawsze między synami Bożymi. Ilekroć dzieci Boże pragną zbliżyć się do Boga, szatan pojawi się wśród nich. Wierzę, że tak jest z każdym człowiekiem. Moje doświadczenie każe mi zauważyć, że jeśli kiedykolwiek pragnę modlić się, to czuję, że pokusa jest silniejsza w tym szczególnym okresie. Jestem moralnie pewien, że jeśli chcę być całkiem sam, diabeł przyśle kogoś, kto zapuka do moich drzwi. Jeśli tego nie zrobi, a ja będę miał czas dla siebie, to wejdzie bez pukania i zacznie wprowadzać do mojego umysłu różne myśli. Oszołomi mnie wspomnieniem jakichś dawnych zwycięstw wiary albo przypomnieniem starych grzechów. Przyniesie mi przed oczy być może osobliwe i trafne fragmenty moich wypowiedzi, których wolałbym w ogóle nie wspominać, bo są wtedy nie na miejscu, choć pochodziły z dobrego i pewnego źródła. Sprawi, że przypomnę sobie to, o czym chciałbym zapomnieć, a zapomnę to, o czym chciałbym pamiętać. Czy nigdy nie czułeś, gdy w duchu zbliżałeś się do tronu łaski, z twarzą w pełni skierowaną na Chrystusa, Jezusa Pana, pragnąc jedynie ujrzeć Jego świętość i światło i wejść w pełnię Jego blasku, jak gdybyś usłyszał jakiś pomruk z boku, a odwracając się zobaczyłeś, że kawałek smoczego skrzydła zrównał się z Tobą w Twoim biegu do Chrystusa? Nie wydaje się Tobie, jakby szatan przeszkadzał Ci i przychodził tuż przed Tobą i wymazywał z Twojego oka wizję Bożej obecności i kiedy jesteś najbardziej, najbliżej Boga, wchodziłby tam z Tobą w konflikt? Kiedy lud Boży, synowie Boży przychodzili przed Pana, szatan również przychodził między nich. I to jest lekcja dla tych, którzy starają się przyjść do Boga po raz pierwszy. Wy, którzy macie niespokojne sumienia i pragniecie pojednania, przebudzeni grzesznicy, którzy pragną, aby ich Ojciec objął ich, pocałował ich i zmazał ich grzechy ofiarowanym tłustym cielęciem, teraz, kiedy staracie się przyjść do Boga, najprawdopodobniej będziecie poddani pokusom, których nigdy wcześniej nie uznaliście. Możliwe, że będą cię dręczyć bluźniercze myśli. Wielu jest takich. I zauważysz, że grzech jest w tobie bardziej aktywny niż kiedykolwiek przedtem. Wie szatan, że z tobą jest teraz albo nigdy. Boi się, że cię utraci i pobudza wszystkie jego siły. Wydaje mi się, że słyszę, jak mroczny książę mówi do duchów, które go otaczają. Żnijcie swoje kołczany na tym człowieku, nie oszczędzajcie go. On zaczyna nas opuszczać. Opuści nas i odwróci się od przemijających rozkoszy grzechu, aby pójść za naszym wrogiem Chrystusem. Teraz powiedzcie mu, że Chrystus go nie przyjmie.
Powiedzcie mu, że jego grzechy są zbyt liczne. Przypomnijcie mu jego dawne przewinienia. Przebijajcie go waszymi kolczastymi wałkami, wprowadźcie jad do całej jego krwi. Dręczcie go, sprawcie, aby jeśli możecie, popełnił samobójstwo lub powstrzymał się od słuchania Ewangelii. Nie pozwólcie, aby Chrystus go miał. Trzymajcie go z dala od Boga. Kiedy synowie Boży jako lud Pana przychodzą do Niego ze skruchą, szukając miłosierdzia, wtedy szatan przeciwstawia się i staje na drodze, aby dążyć do ich zniszczenia. Trzymając się jednak ściśle tematu, ilekroć zgromadzenia do Pana Jezusa zbierają się razem, bracia, czyż nie zauważacie, że szatan również przychodzi między was? On przyjdzie z najbardziej oddanymi braćmi i siostrami, wejdzie z bratem usługującym słowem za kazalnicę i podburzy go, aby powiedział te rzeczy, których nie dał Pan, aby ująć je w bardzo ładny język i zasugeruje usługującemu popadnięcie w pychę, gdy tylko zostanie to tak powiedziane. Jak dobrze ująłeś ten punkt, nadzwyczaj dobrze. Jakże budujące kazania mówisz, mój uzdolniony przyjacielu. Powie, byłeś bardzo wierny ludowi, teraz wykonujesz swoją pracę nadzwyczaj dobrze. Rzadko kiedy kaznodzieja chce, aby mu powiedziano, że dobrze wykonał swoją pracę. Jeśli ktoś stoi z tyłu i poklepuje go protekcjonalnie i mówi mu, dobra robota, to jest to inny głos niż ten, który w końcu po zabraniu do nieba powie, dobra robota. W międzyczasie, jeżeli szatan jest zajęty za kazalnicą, to jest on również zajęty w środku sali, wśród krzeseł. Inne jego duchy oczywiście, bo szatan nie jest bilokacyjny. W międzyczasie, jeżeli demon szatana jest zajęty za kazalnicą, to inni z jego grupy również są zajęci w środku sali, wśród krzeseł. Czy nie sprawił, że właśnie teraz ktoś z was przypomniał sobie o chorym dziecku w domu? Czy to nie on dziecku jednego ze zgromadzonych podpowiedział, aby teraz zaczął mówić, narzekać, bawić się, chcieć coś zjeść? Kiedy w kazaniu było coś, co może być dla ciebie korzystne i korygujące, w twoje myśli wprowadził pytanie o to, gdzie zostawiłeś swoje klucze. 1000 małych rzeczy przyjdzie właśnie w chwili, gdy nie będziesz ich chciał. Oczywiście nie mogę ich wymienić, ale szatan ma wielką gamę środków w prowadzeniu ludzi do rozproszonych myśli, które uniemożliwiają im oddawanie czci Bogu. Stoi przy drzwiach i jeśli może, sprawia, że nasz problem z zajęciem miejsca jest obecny, to jest on właśnie pierwszą rzeczą zniechęcającą do tego, żebyś trafił na zgromadzenie. Sprawia, że masz problem z zajęciem miejsca. A kiedy je zajmiesz, stanie się coś, co sprawi, że poczujesz się nieswojo i wpadniesz w zły stan umysłu. Potem, kiedy słowo jest głoszone, on przyjdzie i będzie insynuował wątpliwości co do tego i wątpliwości co do innego, albo ulula cię do snu. Jeśli jest jakaś wyborna obietnica Boża, taka jaką masz nadzieję na podstawie Biblii, że jej przedsmak już może mógłbyś mieć, on wyrwie ci ją z pomiędzy zębów i odejdzie. I odejdzie z nią, zanim zdążysz się nią nakarmić. Jeśli zdarzy się słowo nagany, powie ci, że to nie dotyczy ciebie. Jesteś ponad konieczność otrzymania takiego słowa. Lub nawet sprawi, że będziesz się buntował przeciwko słowu, kiedy przyjdzie do ciebie, tak jakby to nie było sprawą kaznodziei, aby przemówić bardzo wyraźnie do twojego sumienia. Och, sposoby, w jakie szatan psuje nasze najlepsze usługi. Kłamstwo jest zawsze wykorzystywane. I wierzę, że tam, gdzie jest najlepszy duchowy pokarm, a Bóg najlepiej karmi swoje dzieci, tam diabeł będzie najbardziej aktywny. Kiedy jest bardzo ładne, prymitywne, eleganckie kazanie,
które jest przygotowane bardzo ładnie pod cielesność ludzi, a diabeł jedzie ulicą, nigdy tam nie wchodzi. On wie, że nie wyrządzi to żadnej szkody. Jednak jeśli jest gorliwy, kaznodzieja mówi, muszę zatrzymać mój rydwan tutaj. Wchodzi i zaczyna wkładać całą swoją siłę, jeśli w jakikolwiek sposób może zepsuć zgromadzenie synów Bożych przed Bogiem, namieszać wśród ludu Bożego i zapobiec głoszeniu Ewangelii przychodzącej z mocą do serc niezbawionych. Czuwajcie, drodzy bracia, czuwajcie, módlcie się i stawiajcie mu opór, aby on uciekł od was. Niechaj naszym staraniem będzie, aby nigdy nie przychodzić do tego miejsca zgromadzeń synów Bożych, stawających przed Panem jako kwestia nic nie dającej zewnętrznej pustej formy i nigdy nie odchodzić zadowolonym z samego siebie, jeśli nie widzieliśmy Jezusa. Nigdy zadowolonym, jeśli nie wykąpaliśmy naszych dusz w niebie i nie otrzymaliśmy rosy Pańskiej na naszych czołach. Powinno być dla nas powodem do uznania za nędzny niedzielny wieczór, gdy wiemy, że nie czciliśmy Boga i nie karmiliśmy się duchowym stałym pokarmem. Jeśli jest taka niedziela, w której nie dostałeś dobrego i nie zrobiłeś też dobrego, powinieneś czuć, cóż mógłbym ubolewać, że straciłem nie dzień, ale dzień Pański, co jest 10 razy gorsze. Jakże straszną rzeczą jest posiadanie jałowych spotkań formalnych zejść z synami Bożymi, aby stanąć przed Panem. Panie, zachowaj nas od tej wielkiej klęski. Przyjdzie szatan i sprawi, że tak będzie, jeśli tylko będzie mógł. Ale niech synowie Boży, napełnieni Duchem Bożym, poddają się pod Jego kierownictwo, a On wkrótce uciszy szatana i będziemy czcić Boga w Jego mocy. Jeśli szatan przychodzi do zgromadzenia świętych, to możemy się spodziewać, że przyjdzie również do zgromadzenia mieszanego, takiego jak to, w którym są święci i niezbawieni. Jeśli w kazaniu znajdzie się słowo, które może być błogosławione dla grzesznika, to szatan na pewno odwróci jego uwagę, jeśli tylko będzie mógł. Prosty w sercu mały chłopiec, który zwykł pochylać się do przodu i przykładać rękę do ucha, aby wychwycić każde słowo usługującego Słowem Bożym brata. Jego matka powiedziała do niego, dlaczego jesteś tak bardzo uważny? Ponieważ, matko, powiedział on, Pan Jezus przez Słowo Boże głoszone przez brata powiedział kiedyś, że jeśli w kazaniu było zdanie, które miało w sobie błogosławieństwo dla nas, szatan byłby pewny, gdyby mógł, aby zapobiec naszemu zwracaniu na nie uwagi, a ja jestem zaniepokojony, aby nie stracić zdania, którym Bóg może mi błogosławić. Och, dzięki Bogu za takich słuchaczy. Umiłowani, nie byłoby obawy o nawrócenia, gdyby nasze zgromadzenia składały się z ludzi, którzy szukali błogosławieństwa, którzy brali każde zdanie jak gałązkę z winorośli i naciskali na nią z troską, aby uzyskać z niej wino, aby mogli pić i mieć ugaszone pragnienie słowa. Pan daje nam odczuć, że skoro nieprzyjaciel będzie odwracał uwagę, jeśli tylko będzie mógł, to będziemy słuchać i uważać, jak najpilniej słuchając. Wyrządził szatan wiele szkody, sugerując krytykowanie kaznodziei. Wielu przychodzi właśnie z tego powodu. Porównują jednego kaznodzieję z innym kaznodzieją. Paweł, cóż, jest bardzo kutliwy, ale nie ma wcale takiej błyskotliwości jak Apollos. A Apollos, cóż, jest retorem. Kefas jest moim człowiekiem, szorstki, prosty, tępy Kefas. A inny mówi, cóż, Kefas jest niemal wulgarny, daj mi Apollosa. On jest człowiekiem na moje pragnienia. Czy to jest sposób, w jaki powinniśmy słuchać braci zwiastujących Słowo Boże? A inni niech osądzają. To słowo mówi, że słuchający mają osądzać siebie w świetle tego, co mówi kaznodzieja. Cóż, jak ujął to George Herbert, nie sądźcie kaznodziei, on jest waszym sędzią. Jeśli w ogóle coś jest w służbie Bożej, to nie jest to przeznaczone do oglądania, badania i obracania, jakby to było dzieło sztuki.
Panowie, nie dbam o to, co myślicie, o rękojeści mojego miecza. Chcę uderzyć prosto w wasze dusze, ciąć i ranić nim i z pewnością nie udało mi się tego dokonać, gdy jesteście w stanie myśleć o stylu kazania. Kiedy ktoś mówi, to było słynne kazanie, to było szokujące kazanie, kaznodzieja może stwierdzić, że to było kazanie stracone. Było to bezużyteczne kazanie, bo tylko to będzie sławne u Boga, co wpłynie na sumienia ludzi. Och, jak bardzo szatan jest zajęty, aby zaangażować ludzi ładnymi kazaniami, ładnymi frazami, kiedy zamiast tego powinni patrzeć na wewnętrzny sens i przyjmować potulnie Słowo Boże, osądzając się sami tym Słowem Bożym wypowiedzianym przez kaznodzieję. Ma szatan wielki talent odrywania umysłów ludzi od Słowa Bożego, kiedy jest ono wygładzane, wygłaszane. Kiedy ziarno zostało rozrzucone na kamienistej ziemi, ptaki powietrzne znalazły je i zabrały. Och, te ptaki powietrzne. Tak, kiedy zakończy się zejście synów Bożych, aby stanąć przed Panem, będzie na was czekał jeden z tych ptaków powietrznych. Może na wieczornym spacerze pogawędka usunie wasze wrażenie, jakie mogło powstać w waszym umyśle. Po kazaniu osądzającym was często zdarza się, że nie przekroczy się jeszcze progu drzwi miejsca zgromadzeń, a już diabeł zasugeruje tematy do rozmowy, które skutecznie wyrzucą z pamięci każdą dobrą rzecz, która mogła zostać usłyszana na kazaniu Słowa Bożego. Wierzę, że jest to jedno ze zrządzeń szatana i że przychodzi on na nasze zgromadzenia, aby zobaczyć, w jaki sposób może najlepiej zniszczyć moc Słowa Bożego w sercach ludzi, bracia i siostry. Módlcie się za nami, jeśli ten wróg jest tak zajęty, to jak bardzo potrzebujemy, aby łaskawy duch był zawsze w pracy, aby uczynić prawdę mocą Bożą ku zbawieniu. I przydało się dnia niektórego, iż synowie Boży przychodzili przed Pana, między którymi też przyszedł szatan. Pewnego dnia przybyli synowie Boży, aby stanąć przed Panem i był wśród nich także szatan. W końcu szatan pojawił się wśród ludu Bożego, lecz nigdy nie był bardziej podobny do szatana niż wtedy. I dlatego kończymy tym spostrzeżeniem, że jest możliwość, iż wśród ludu Bożego znajdą się tacy, którzy rozwiną swój charakter, swój zły charakter, tym straszniej z powodu ich społeczności z uwielbieniem i Ewangelią. Od razu szatan zaczął doszukiwać się winy w jednym z najlepszych sług Bożych, a wielu, którzy przyłączają się do zgromadzenia świętych, bawi się rozbijając na kawałki charaktery ludu Bożego. A jeżeli nie mogą znaleźć nic, na czym mogliby się oprzeć w ich charakterach, to zwykle przypisują im motywy lub snują przypuszczenia, jakie byłyby te osoby, gdyby znajdowały się w innym położeniu. Och, nie wchodź w kontakt z ludem Bożym tylko po to, aby mu się sprzeciwiać. Ten, kto się ich dotyka, dotyka źrenicy oka Jahwe. Jeśli jest ktoś złym człowiekiem, lepiej zostawić go w spokoju, niż zranić charakter prawdziwego dziecka Bożego. Dotknijcie dziecka jakiegoś człowieka, a zobaczycie, że od razu na jego twarzy pojawi się reakcja. Mógłby wybaczyć uderzenie w siebie, ale uderzenie w jego dziecko będzie ciężko z tobą, jeśli go tak sprowokujesz. Nigdy, proszę was, nie wchodźcie do środka zgromadzenia, aby tam siedzieć i oddawać się twardym, gorzkim i okrutnym myślom przeciwko tym,
którzy starają się naśladować swojego mistrza. Był szatan bardzo szatański, bo nawet gdy oskarżył Hioba, odszedł, by go prześladować i dręczyć. Proszę takich ludzi, aby nie wracali dziś do domu i nie ośmieszali swojej żony, jak to robili często. Można dostać się do piekła bardzo precyzyjnie i bardzo pewnie, nie idąc tam pośpiesznie przez prześladowanie, bo jeśli ktoś chce uczynić swoje zniszczenie nieomylnie pewnym, a swoje wygnanie z obecności Boga pewnym ponad wszelką wątpliwość, musi tylko zacząć prześladować swoje dzieci, swoją żonę lub swojego przyjaciela za to, że poszli za Panem Jezusem. Jeśli sam nie chcesz iść do nieba, pozwól iść innym ludziom. Jaki jest pożytek z bycia psem ogrodnika? Niech oni mają swoją drogę, a ty swoją. Dlaczego ty, jako cywilizowany człowiek, miałbyś sprzeciwiać się ich wolności, a jako człowiek rozsądny i przyzwoity, dlaczego miałbyś próbować prześladować? Mówię tak, ponieważ wiem, że są tacy, którzy muszą bardzo surowo znosić okrutne rzeczy, które mówi się o nich i przeciwko nim, gdy docierają do swoich domów. Pojawił się szatan także wśród synów Bożych w ich mieszkaniach i przyszedł tam, aby szkodzić. Wystarczy, że jeden szatan to robi, niech nikt z nas nie naśladuje szatana, aby nie popaść wraz z nim w należne diabłu i jego posłańcom wieczne potępienie. Po raz tysięczny przedstawię ponownie prostą drogę zbawienia. Ktokolwiek pragnie pojednać się z Bogiem, ktokolwiek pragnie odpuszczenia swojego grzechu, oto droga zbawienia. Chodzi o to, abyście zatrzymali się w swojej drodze grzechu i pokutowali za swoje przewinienia, a następnie słuchali tego słowa, które jest słowem Jego Ewangelii. Kto wierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Wierzyć to znaczy ufać Jezusowi. Jeśli chciałbyś wiedzieć, w czym masz ufać, posłuchaj tych słów. Słuchaj, a dusza twoja żyć będzie. Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem i jako człowiek cierpiał i umarł na krzyżu. Na Jego ciele grzech został w 3 godzinach ciemności niesiony i w ten sposób on został zidentyfikowany z grzechem. On się stał grzechem za nas. Na Niego zostały złożone grzechy wszystkich, którzy w Niego wierzą, a On został ukarany za ich grzechy, aby tak Bóg był sprawiedliwy, a jednak mógł przyjąć tych, za których Jezus umarł, tych, którzy wierzą w Jezusa, Zbawiciela. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli ufasz Chrystusowi, to wiedz, że twój grzech jest odpuszczony, bo został złożony na Chrystusa. Twoja nieprawość jest oddalona, bo Chrystus oddalił ją przez swoją śmierć. Jesteś ułaskawiony i zbawiony. Idź swoją drogą i raduj się taką Ewangelią. Niech Pan sprawi, aby wielu z was dziś wieczorem szukało miłosierdzia przez Jezusa, nie zwlekało i nie odkładało, ale szukało i znalazło teraz przebaczenie przez drogocenną krew naszego Odkupiciela. Amen. Szatan pomiędzy synami Bożymi, szatan z synami Bożymi, był oparty ten materiał na materiale Szatan z synami Bożymi autorstwa Charlesa Spurgeona.